Takie sytuacje w tenisowym tourze zdarzają się bardzo rzadko. W czwartek na wspólnym treningu w Riadzie przed zmaganiami w FTA Finals spotkały się Arena Sabalenka i Iga Świątek, a polscy dziennikarze zadawali sobie jedno pytanie: numer jeden i numer dwa światowego rankingu na wspólnym treningu. Pierwszym wspólnym treningu od. Zastanawiał się, Żelisław Lisław Żyżyński, dziennikarz Canal Sport. To duża zmiana która może łączyć się z zatrudnieniem nowego trenera Wimafis Settea. Polka do tej pory bowiem unikała nawet treningów z Białorusinką. Pierwsze spotkanie twarzą w twarz w riadzie Świątek i Sabalenki zostało uwiecznione na nagraniu. Już w niedzielę Iga Świątek rozpocznie zmagania o kolejny triumf w turnieju w ta Finals. Pierwszą rywalką Polki powracającej do rywalizacji po kilkutygodniowej przerwie będzie w riadzie Barbora Krejcikowa, 12. WTA. Dalszy ciąg materiału pod. Wideo świątek już od kilku dni przebywa w Arabii Saudyjskiej i szlifuje formę do turnieju wieńczącego tegoroczne zmagania. W czwartek, wspólnie z Polką na korcie, pojawiła się jej największa rywalka, Arena Sabalenka. A takie sytuacje, by dwie najwyżej sklasyfikowane tenisistki świata odbywały wspólny trening, zdarzają się niezwykle rzadko. Są i one. Numer jeden i numer dwa światowego rankingu na wspólnym treningu. Pierwszym wspólnym treningu. od Zastanawiał się na platformie X, dziennikarz Canal, sport Żelisław Rzeżyński. Dziś trening na szczycie dodawał Bartosz Ignacik, dziennikarz Canal, sport Białorusinka, która zrzuciła w ostatnich tygodniach świątek z tenisowego szczytu prezentuje się ostatnio wybornie. W opinii wielu ekspertów jest stawiana w roli faworytki do triumfu w Riadzie. Kropka, potem wszystkim. Co Aryna Sabalenka pokazała przez ostatnie co najmniej dwa miesiące, muszę przyznać, że to ona będzie faworytką. Wiemy natomiast, że w przeszłości te turnieje mistrzyń przebiegały bardzo różnie. To o tyle specyficzne turniej, że nawet jedna porażka w grupie nie przekreśla szans na końcowe zwycięstwo. Na pierwszym miejscu stawiałbym na sabalenkę, a za jej plecami wskazałbym świątek i Pegule. Na nich grono faworytek się wyczerpuje. Pierwsze mecze w Tafinals zostaną rozegrane w sobotę. W rywalizacji grupowej Iga Świątek zmierzy się z Barborą Krejcikową, co co gałów i Jesicą Pegulą. Grupa pomarańczowa, grupa fioletowa, Świątek zagra swój pierwszy mecz z Krejcikową w niedzielę. 3 listopada nie przed 13.30 czasu polskiego. Polka w Riadzie ma szansę na odbicie pierwszej pozycji w rankingu w Tazron Kareny Sabalenki. Jednak musi liczyć na potknięcie Białorusinki. Więcej o tym.